Cześć kochani, słuchajcie tak szybciutko, bo po prostu nie mam czasu odpisywać na te wszystkie pytania, że ja tu sobie cynu cynu w garażu, a tymczasem w Sejmie nam przyszykowali prawdziwą rewolucję, no i przepychają bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych. Otóż, nie. Ale to syf. Ja wiem, jak to wygląda, i tak yy, też mi się to nie podoba z punktu widzenia kierowcy, że jesteśmy traktowani jak wielbłądy, i trzeba będzie udowadniać w tej chwili, że wielbłądem się nie jest. I tak, o ile wcześniej wam tego nie zalecałem, tak teraz polecam wam jeździć z kamerkami w samochodzie, bo rzeczywiście będzie trudniej udowodnić winę pieszego, jeżeli nie daj Boże doszłoby do jakiejś tragedii. Ale z punktu widzenia prawa, tak naprawdę ten. Mm, Zapis, który jest w tej chwili proponowany, on y, niewiele wnosi, żeby nie powiedzieć, że y, nic, i zaraz Wam to udowodnię. Posłuchajcie, bo ja wiem, że nie przeczytaliście tego projektu, a ja go trochę tam przeczytałem. Y, I po prostu wsłuchajcie się w to, co ja mówię. Otóż, proponowany zapis. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo wchodzącego na nie i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Tu jest jeszcze yy, zastrzeżenie ustęp 1A, tam chodzi o to, że nie dotyczy to kierujących tramwajami. I dalej jest tak. Pieszy, wchodząc na jezdnię lub torowisko, albo przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. I teraz dalej. Pieszy, znajdujący się na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jasne. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju. I hmm, powiem wam tak, ja wiem, że brzmi to trochę groźnie, ale de facto z punktu widzenia przepisów, które już dzisiaj obowiązują, no to nic nie zmienia. Naprawdę nic nie zmienia. Dlaczego? Otóż przed każdym przejściem dla pieszych stoi znak D6. A przynajmniej powinien stać znak D6, i on de facto obliguje kierowcę do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych, znajdujących się w tych miejscach, lub na nie wchodzących. W tych miejscach chodzi oczywiście o przejście dla pieszych. I takie znaki przed przejściami dawno już stoją, więc de facto nic nowego od kierowców nie wymagamy. Po prostu y, mamy dojeżdżać do przejścia dla pieszych z prędkością taką, która umożliwi nam w miarę rozsądną i bezpieczną reakcję, tak? Ale pamiętajmy też o definicji samego przejścia dla pieszych. Bo proszę państwa, Prawo o ruchu drogowym, artykuł 2, użyte w ustawie określenia oznaczają punkt 11, cytat. Przejście dla pieszych. Powierzchnie jezdni i tu w zasadzie już mogę dalej nie czytać. Drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. A więc, jeszcze raz, nie jest i nie będzie tak, że pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie zyskiwał automatycznie pierwszeństwo. Jeszcze raz podkreślam: przejście dla pieszych oznacza powierzchnię jezdni, czyli Pieszy zyskuje pierwszeństwo w momencie wejścia na to przejście, czyli de facto zrobienia kroku na jezdnię. I tak naprawdę nie zmienia to nic. Dokładnie tak jak było. Natomiast jest parę rewolucji, bo tak, oczywiście zgodnie z zapowiedziami yy, równamy prędkość yy, niezależnie od tego, czy jest po zmroku, czy przed zmrokiem, jest 50 w zabudowanym i tyle. Yy, dwa. Uderzenie w pieszych. Otóż yy, mamy tutaj coś takiego. Artykuł 14, punkt 7. Kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje punkt 8, że zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko. Lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku, lub przejściu dla pieszych. No, wreszcie, czyli yy, de facto tak, kierowcy, jak powiedziałem, będą teraz musieli udowadniać, że nie są mm, wielbłądami, bo rzeczywiście pieszy będzie mógł powiedzieć, że on na tym przejściu był, lub właśnie na nie wchodził. Ale mamy tutaj trochę miecz obosieczny, bo naprawdę polecam mieć ze sobą kamerki w samochodzie. I jak się okaże, że pieszy sobie wchodził na to przejście dla pieszych, gapiąc się w smartfona, czego wielu kierowców wiem, że się obawia, to mamy temat z głowy. Natomiast jest jeszcze coś, o czym się tak naprawdę nie mówi. Otóż, i to jest naprawdę rewolucja. Artykuł 19. Po ustępie trzecim dodaje się ustęp 3a w brzmieniu. Uwaga. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. Czyli jadąc, dajmy na to 140 km na godzinę, mamy utrzymywać dystans 70 m od pojazdu jadącego przed nami. I to rzeczywiście jest rewolucja, bo do tej pory w polskich przepisach nie było żadnego jasnego sprecyzowania, czym jest tak zwana bezpieczna odległość. A tutaj. Taka definicja de facto się pojawia. Uważam, że te zmiany w tym momencie nie są najlepsze, bo jak zwracałem uwagę w poprzednich filmach, nasza infrastruktura nie jest do nich dostosowana. I w efekcie teraz mamy trochę taką patologiczną sytuację, że zaczynamy wymagać od kierowców, mimo że fizycznie nie zawsze będą w stanie czy będziemy w stanie zareagować na sytuację. Generalnie ustawodawca wymaga od nas tego, żebyśmy dojeżdżali do przejścia dla pieszych z prędkością taką, że jeżeli nie widać pieszego, to nie możemy zakładać, że jego tam nie ma. I okej, okay, ja rozumiem takie podejście w strefach na przykład tempo 30, gdzie rzeczywiście ruch pieszych jest duży. Natomiast na drogach krajowych pod zarządem na przykład GDDKIA, ja, po których wali transport ciężki, to jest po prostu patologia i tak to trzeba nazwać. Ja tylko czekam rzeczywiście na taką sytuację, jak wypadek, który zdarzy się na przejściu dla pieszych, które było w raporcie GDDKIA ja, o przejściach dla pieszych określone jako niebezpieczne. No, i czekam, aż sprawą zajmie się sąd, i bardzo mnie ciekawi, jaki będzie wtedy wyrok. Czy była to wina kierowcy, czy może raczej właśnie zarządcy yy, drogi? Same zmiany de facto nie są na razie żadną rewolucją, bo po pierwsze, nie zostały wprowadzone mają wejść 14 dni po głosowaniu, ale jeszcze nie były głosowane. Po prostu troszeczkę porządkujemy przepisy i niewiele to zmienia. Oczywiście pojawiają się tutaj obawy o to, że teraz faktycznie zamiast akcji trzeźwy poranek, które swoją drogą przez wiele lat były nielegalne, będą akcje we przejścia i policja teraz będzie polować na to, czy my ustępujemy pierwszeństwa tym pieszym, czy nie. Natomiast pieszy stojący przed przejściem dla pieszych, który nie zrobi kroku w stronę tego przejścia. No, w żaden sposób nie ma pierwszeństwa przed y, pojazdem. Chcę to podkreślić. I oczywiście nie mówię tego po to, żeby robić komuś na złość, nie zatrzymywać się i nie puszczać tych pieszych, ale doskonale wiem, że są takie sytuacje, że jedziemy sobie przez miasto na przykład 50 na godzinę, a na plecach mamy autobus, którego kierowca się spieszy, bo oczywiście musi się zmieścić w rozkładzie. Y, no i mamy pieszego czekającego na przejściu i teraz. Co ja mam zrobić? Czy ja mam się zatrzymać, narażając tych setkę pasażerów autobusu na jakieś obrażenia? Czy może raczej przejechać i, że tak powiem, wyjść na hama, nie puszczając tego pieszego? Więc tutaj y, nie ma podstawy prawnej, która mówi, że pieszego mamy obowiązek wpuścić na to przejście, dopóki on sam nie zrobi kroku w kierunku tego przejścia, a de facto przekroczy krawędź jezdni. Nie podoba mi się moment wprowadzenia tych przepisów, ale niekoniecznie ich brzmienie, bo, yy, tak jak powiedziałem, ja bym bardzo chciał, żeby przejście dla pieszych było na drodze świętością, tak jak to jest na przykład w Niemczech. Tylko problem oczywiście polega na tym, że yy, tych przejść mamy za dużo i nikt nie ma co do tego wątpliwości, więc jeżeli wprowadzamy te przepisy przed modernizacją infrastruktury, a ja przypominam, że wytyczne dotyczące przejść dla pieszych i warunków technicznych są dopiero na etapie opracowywania te najnowsze, więc sporo wody w Wiśle upłynie, zanim w ogóle zdążymy je wdrożyć. I to, tak jak powiedziałem, bardzo mi się nie podoba, bo jest to po prostu nie fair, a to, że kierowcy w Polsce olewają przejścia dla pieszych, to nie jest wyłącznie wina kierowców, a powiedziałbym, że w większości nie jest to wina kierowców, tylko właśnie zarządców, bo mamy tutaj dokładnie taką samą sytuację, jak w wojsku z wypadkami z bronią. Po prostu jeżeli macie tą broń i obsujecie z nią 7 dni w tygodniu, to przestajecie dostrzegać zagrożenia, i na polskich drogach jest dokładnie tak samo. Jeżeli obcowalibyśmy z przejściami dla pieszych w liczbie jednego na kilometr, to gwarantuje ustawodawcy, że każdy kierowca zwolniłby przed tym przejściem dla pieszych, czy się zatrzymał i wpuścił tego pieszego, żeby umożliwić mu przejście. Natomiast jeśli tych przejść mamy 10 czy 11 na kilometrze, no to jak powiedziałem, robi się ogólna znieczulica, efekt jest jaki jest, o czym mówiłem m.in. w filmiku o przejściach w Niemczech. Także... Na razie to jest tyle ode mnie. To jest taka próba szybka wytłumaczenia wam, tak naprawdę, co się w tej chwili zmienia, chociaż jeszcze nic się nie zmieniło. Ale jeżeli jeździcie normalnie, nie jesteście narwańcami, to de facto dla nas nie zmienia się nic. Poza tym, że jak powiedziałem, warto niestety od tej chwili będzie wozić kamerkę w samochodzie, bo co doskonale wiem z własnego doświadczenia, skasowałem jeden samochód, ratując życie pieszej. Różnie to na drodze bywa. Na razie tyle ode mnie, bo to prawda w internecie. Trzymajcie się ciepło. Paweł Rygas.